faktycznie są z września te karty zgłoszeń. Tyle, że ja zadzwonię do pani dyrektor i wyjaśni mi, na jakiej podstawie, a miała podstawę, podała, że w maju, jak to pisałam na początku czerwca, że jest 84 dzieci, bo ja od niej miałam informację, że miała kartę, ma od 84 dzieci. Więc trzeba inna forma tej karty ujednolicono. Ja zaraz pójdę, wyjdę, zadzwonię i państwu wyjaśnię. Tutaj faktycznie widziałam, to nie zmienia faktu, że to było z 1 września i kart jest 100 dzieci w Kolszewskiej Świetlicowej. Co to jest teraz? Na wczoraj, co to jest? Czyli od początek września setka dzieci praktycznie w świetlicy i przez 3 miesiące organ nic nie robi, wręcz jeszcze od zaleceń kuratorium, odwołuje się do kuratorium, że być może tego się nie uda zrobić. No to ja się pytam, przecież mniej dzieci jest konieczne. Witam od początku 40 dzieci. Pani Kapuścik, pani po raz kolejny kłamie. Dlaczego, że nie odwoływaliśmy się od kuratorium i to nie jest odwołanie, tylko to jest złożenie zastrzeżeń. To troszeczkę inna forma. Nie odwołaliśmy się, że tego dziecko nie należne, bo w odwołaniu wyraźnie jest napisane, że nie kwestionujemy, bo od nich się dowiedzieliśmy, że jednak potrzeby są większe. Dlatego, że pani dyrektor wcześniej nie poinformowała, że są większe. Tylko mieliśmy co do uzgodnień kontroli pewne zastrzeżenia, a od tego jest instytucja składania zastrzeżeń do kuratora. W związku z tym, że były tam informacje nieprawdziwe w całym tym protokole, dlatego złożyliśmy, zaznaczając już bodajże w pierwszym zdaniu, że nie kwestionujemy zwiększenia liczby godzin świetlicy. A pani mówi, że my się odwołujemy od tego, że może się tego nie da zrobić. Ja się pytam, no to dlaczego te godziny pracy świetlicy, skoro pismo od pani dyrektor jest od 3 tygodni tutaj w urzędzie, bo u pana wójta. Bo w tej chwili trwa procedura z kuratorium. I pani dobrze o tym wie, bo byście pisali do kuratorium. No ale to dobrze, no to skoro uruchomiliście tamtą procedurę, to teraz pani złożyła pismo. Teraz musi czekać, aż my skończymy. Swoje procedury, wasze procedury z kuratorium. Jaka procedura? Mamy termin. Otrzymali państwo zalecenia, procedura, termin realizacji 7 dni. 17 października. Termin realizacji 7 dni zaleceń. 7 dni opiszę. 7 dni, no na takie procedury. Czy może się pani w tej chwili oprzeć o ustawę prawo oświatowe? Nie. Które mówi, że w przypadku składania zastrzeżeń termin się wydłuża. Czy zna pani ten zapis? Rozumiem, ale pani mówi, że procedura... Złożyliśmy zastrzeżenia, mamy dodatkowe uprawnienia w związku z tym. Pani dobrze o tym wie. Ja się znowu, dlaczego pani chce manipulować tutaj społeczeństwem i radnymi? Pani cyrk robić, ale też panie wójcie, proszę, bez nie, przyszłam walczyć o to, żeby dzieci miały właściwą opiekę. Dzieci mają właściwą opiekę na tyle, na ile zadbała o to pani dyrektor w maju. Zadbała. W maju miała być zrobiona diagnoza. Widziała pani, że była zrobiona we wrześniu? 40 godzin było w maju. Sama, ale to pani przewodnicząca, ale jeżeli chyba wie, kiedy zgłosiła dziecko do świetlicy. Myślę, że dyskusja już na tym momencie będzie zakończona. Tak. Proszę komisję oświatową o wyjaśnienie dalszej sytuacji, bo no, są duże nieścisłości. Ja będziemy tego, przepraszam. Ja mam na pytanie, kiedy to wejdzie w życie, to, że ta świetlica będzie, praktycznie 13 dni świetlicy będzie? Będą zachowane terminy wszystkich procedur. Niech się pani nie martwi. Ja mam tylko jeden zapis, tam jest więcej zapisów. I w ustawie też jest więcej. Dobrze, koniec dyskusji. Myślę, że będzie.